cześć, ja jestem Adix. Tak, tutaj jest gazeta, tu są moje ręce. I dzisiaj mam dla Was przegląd magazynu. Jest to numer, już Wam mówię, 4 na rok 2019. Będzie taki przegląd, wiem, że to jest magazyn z tamtego roku, ale będzie właśnie taki przegląd, zrobię sobie przegląd, jeśli ktoś z Was, nie wiem, zastanawia się na Krupnym, bo tego magazynu akurat wtedy nie trafił i teraz się pojawia po prostu jeszcze raz, no to taki, można powiedzieć, taka mini recenzja, ale bardziej przegląd. Mamy tutaj właśnie dodatek Irona Barona, bo jest to z sezonu 9, znaczy już wtedy był sezon 10, ale mieliśmy figurkę sezonu 9. Z tyłu mamy reklamę jakiegoś tam Lego Ninjago kart, akurat tutaj mamy karty, no i ujen, statyw mi się, no, no i co, sobie przejdźmy do właśnie, ostrości mi znowu nie łapie. Słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, już tutaj jestem. Jest ostrość. Dobra. A więc przejdźmy sobie właśnie do tego. Mamy tutaj reklamę na początek różnych tutaj seriali na Cartoon Network, czyli tam, nie wiem, Atomówki, Między nami misiami, klasyki Cartoon Network, co to jest? Aha, no to też i OKO, po prostu właśnie. Więc za bardzo, znaczy znam te seriale mniej więcej. No i teraz tutaj mamy spis treści. No i sobie przechodzimy. Tutaj mamy o naszej figurce. Zaraz sobie tą figurkę oczywiście omówimy. Mamy instrukcję, jak złożyć jakiś tutaj łamigłówkę. Kolejne dwie łamigłówki. Kolejna łamigłówka, jakiś labirynt. Tutaj mamy mamy tutaj reklamę Lego City, jakiś tutaj jest gazeta. Tej gazety akurat wtedy nie kupiłem. Wtedy jeszcze Lego City nie zbierałem. Tak, Lego City zbieram od niedawna w sumie. Ale tutaj mamy komiks, część pierwsza. Dalszą część komiksu. I tutaj mamy, teraz nie przewinę dwóch. Dobrze, tutaj mamy jakąś znowu łamigłówkę, czyli chyba znajdźcie różnicę, tak, znajdźcie różnicę. I tutaj mamy pierwszą część plakatu. Tutaj jest drugi plakat, ten mogę Wam pokazać. Tutaj, o, ładnie. Naprawdę, to jest bardzo fajny plakat, jeszcze go sobie nie powiesiłem, nie wiem czemu. Tutaj widzicie sobie, o, się nie mieści, w tym tutaj pisze Shurikenowa akcja. No, dosyć ładny, bardzo ładny plakat, podoba mi się. Tutaj mamy drugą część tego pierwszego plakatu. Coś tam o kartach, czyli tam zasady gry, czy coś takiego. Dalszą część komiksu, czyli część drugą. I tutaj się nasz komiks skończy. I mamy tutaj okolu, że silny, zawsze głodny, zabawny i tak dalej, mi ziemi. I tutaj mamy jakieś tam akcje z nim. Cytat jakiś sezonu 5, odcinka 10. Nieco się od siebie różnimy, ale trzymamy się razem. Czyli taki cytat był. Tutaj mamy mamy jakąś tutaj opis zestawu. Jest tutaj zestaw, to jest, jak ten zestaw się nazywa? Nie wiem, gdzie tu jest ten. No po prostu jest tutaj ten taki pojazd Jaya. Ten taki samolot, że tak to nazwę. Samolot czy statek, czy jak to dalej się nazwać. I tutaj mamy kolejną łamigłówkę jakąś. Twoja legendarna historia. A nie, to nie łamigłówka taka. Możemy tutaj coś sobie tam, nie wiem, napisać. Tutaj mamy konkurs do wygrania. I zapowiedź następnego numeru, który był 14 maja. Ja się przyznam, że tego numeru akurat nie mam, ale figurkę mam, bo była kiedyś w komiksie po prostu i kupiłem komiks. Także niedawno tą figurkę nabyłem. Także figurkę mam, ale akurat tego magazynu nie mam. Ale figurkę mam. Tutaj jest jeszcze jakaś potężne smogi. A tutaj pamiętam, kupiłem gazetę i ona tutaj była po prostu podarta. No pamiętam, to wtedy było właśnie, nie wiem czemu, ale właśnie była trochę tutaj naddarta. No ale co zrobisz, no już odpakowałem, no to co zrobić, nie odeślesz. Tutaj są jakieś po prostu rysunki czytelników. No i przejdźmy sobie teraz do naszej figurki. Figurka jest otóż tutaj przede mną. O! Jest to figurka właśnie
Iron Barona, czyli takiego łowcy smoków. Tak. Tutaj wam tą figureczkę pokażę z bliska. Jak złapię ostrość, bo jak nie złapię ostrości, to nie pokażę. Nie, no i tak pokażę. O, jest ostrość. Tak się właśnie prezentuje ta figureczka. Jest naprawdę bardzo ładna, ładny tors. Tak się prezentuje z tyłu. O. Tak bez cylindra, twarzyczka jest tylko jedna. Z tyłu nie ma nic. No i tutaj jest jeszcze ta taka jego ręka, rękawica. Taka po prostu, o, no, także takie coś i o, taki właśnie, także tak się właśnie prezentuje ta figureczka. Naprawdę jest bardzo ładna, nie da się ukryć, że jest fajna. Tutaj właśnie się charakteryzuje też tymi nóżkami, o, bo te nóżki po prostu, jedna nóżka jest czarna, po prostu taka normalna, a druga jest po prostu taka, wiecie, jak to czasami piraci mają, no. Także tak. Także to jest właśnie figureczka. Moim zdaniem opłaca się ten magazyn kupić, jeśli widzieliście go, nie wiem, tam gdzieś w swoich sklepach i go widzieliście, ten starszy numer, no to moim zdaniem, jeśli nie macie tej figurki Iron Barona, to naprawdę bardzo łatwy sposób, żeby nabyć ją. Tutaj jeszcze była ta karta, tylko tej karty pewnie, ona gdzieś jest, ale po prostu nie wiem, gdzie ją włożyłem. Ale tutaj była taka karta, więc moim zdaniem opłaca się ten magazyn kupić. Cena tego magazynu to 12,99, czyli no standardowa cena dla Lego Ninjago. No i moja ocena na ten magazyn to jest jakieś 9 na 10. Nie przesadzajmy, że no, tam 10 na 10 to by rzeczywiście musiał być jakiś wystawowy magazyn, ale naprawdę bardzo fajna figurka, bardzo fajne plakaty. Ta karta też jest bardzo fajna, jeśli nie mieliście tej limity, no nie mieliście, bo ona jest tylko tutaj. Naprawdę, jeśli kolekcjonujecie, to ten komiks też jest fajny, także polecam. No i co, w tym odcineczku to na tyle. Trzymajcie się, cześć!